Godzina 5:20 i rozpoczynamy wejście na najwyższy szczyt Chorwacji, czyli Dinare, o wysokości 1830 metrów nad poziomem morza. Wędrówkę rozpoczynamy z miejsca o nazwie Ercegowci, a w zasadzie jesteśmy trochę nad tym miejscem. Lokalizację tutaj przypnę w opisie filmu. Godzina 5:33, schron Billy Cwitak. Szósta 18 i rozpoczynamy feratę na wierch Dinara. We'll be right back.
about to smoke some for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Godzina 8:05, schron Dinaridi.
10:34, schron Dragogrubać i na Triglav. I na Dinarę mamy jeszcze kilka kilometrów w tę stronę. Ferata wymagająca zarówno kondycyjnie, jak i technicznie, wyceniona na CD i według mnie jak najbardziej słuszna wycena, ponieważ są miejsca takie naprawdę czujne. Dinara. Już jestem 30 metrów w pionie pod Dinarą, także krótko podsumowując trasę od zakończenia Feraty do szczytu, do wierzchołka. Trasa bardzo malownicza, natomiast bardzo łatwa technicznie i mająca tylko 180 metrów przewyższenia, także krótko, szybko i przyjemnie jest się na szczycie. Godzina 11:25, meldujemy się całą ekipą w 5 osób na najwyższym szczycie Chorwacji, Dinara, wysokość 1830 metrów nad poziomem morza. Wejście na tą górę zajęło nam nieco ponad 6 godzin, ale pogodę mamy rewelacyjną, trochę wieje, nie jest za ciepło, około 15 stopni, może 20, rewelacja. Jest to dokładnie nasz 23 szczyt do Korony Europy, w związku z tym 50% na dzisiaj i od teraz będziemy mieli już z górki. Tutaj Andrzeja, piąty wierzchołek, Darka, czwarty, Bartka, piąty i tak to wygląda. Godzina 11:51 i rozpoczynamy zejście do Glavaš. Dotarliśmy do Glavaš. Teraz pora wejść na główną drogę, a następnie trochę strawersować górę, żeby dotrzeć do samochodu. Złapaliśmy stopa. Jedziemy chorwackim autem z Chorwatem. Zobaczymy, dokąd nas zawiedzie. Lecimy. Tutejszy miejscowy podwiózł nas 3 km, dzięki temu skrócił nam o połowę drogę zejściową z Glavaš, ponieważ do przejścia mieliśmy 6, a teraz mamy 3, więc fajnie. Jest skwar, tutaj już mamy około 35 stopni. I po 10 godzinach i 55 minutach wędrówki docieramy do miejsca,
parkingowego, w którym zostawiliśmy samochody. Przeszliśmy 24 km i jesteśmy szczęśliwi, ale zmęczeni. No, temperatura tutaj robi swoje, ale jesteśmy świetnie.